10 grudnia 2014 roku w ICE Kraków Congress Center odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie Ekoliderzy 2014 województwa małopolskiego, zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Do konkursu zostały zaproszone gminy i powiaty Małopolski, ich spółki komunalne oraz jednostki organizacyjne realizujące zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W konkursie udział wziąć mogły również szkoły i przedszkola, organizacje pozarządowe, a także inni beneficjenci pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu. Małopolska, która jest bardzo nastawiona na turystykę, na bioróżnorodność, na piękno krajobrazu, przyrody, na czystość wód, zresztą nie tylko Małopolska, ale szczególnie, ta pomoc jest bardzo potrzebna i ta aktywność jest bardzo potrzebna, żeby Małopolska była piękna, była czysta, była zdrowa, żeby środowisko było naturalne, nieskażone. Tytuł Ekolidera 2014 województwa małopolskiego w kategorii Ekopowiat i nagrodę w wysokości 55 tysięcy złotych na cele związane z ochroną środowiska otrzymuje powiat nowotarski. Bardzo się cieszymy, bo jest to jakby docenienie naszych wysiłków i naszych działań w kierunku właśnie działań proekologicznych. W takim okresie 8-letnim, jak już jestem starostą, no to te działania w tym okresie 8-letnim były prowadzone w znacznym stopniu. Jest to także wyróżnienie na tle innych powiatów. Cieszę się, że fundusz dostrzegł nasze działania, które w tym zakresie prowadziliśmy. Konkurs dotyczył działań bądź zadań zrealizowanych w roku 2013 przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nagrody zostały przyznane w 10 kategoriach i została na nie przeznaczona kwota 330 tysięcy złotych. Nagrody, które otrzymali wyróżnieni beneficjenci, muszą być przeznaczone dla szeroko pojętą ochronę środowiska. Mogą to być działalności edukacyjne, jak już typowo inwestycje służące ochronie środowiska. Dodatkowo wyróżnieni zostali ekopartnerzy oraz wybrany przez czytelników Gazety Krakowskiej i internautów ekoprojekt Unii Europejskiej. Tegorocznym laureatom chciałabym życzyć wytrwałości w dalszych działaniach ze względu na to, że praca na rzecz ochrony środowiska nigdy się nie kończy. Wobec tego trzymamy kciuki za dalsze sukcesy i chcemy, żeby składać wnioski do nas, w szczególności, żebyśmy mogli też mieć jakiś sukces pomagając finansowo.